Dzień dobry wszystkim. Dziś do montażu będzie kociołek na pelet. To jest rzadkość na moim kanale. Taki oto kociołek. Zasobniczek na pelet powędruje tutaj z boku. A jest to kociołek Crosspel. 14-kilowatowy kociołek. Wcześniej znał tu zwykły kopciuszek. Klient sobie już zamontował kociołek w tym miejscu. Dla mnie została reszta hydrauliki. Zasobnik ciepłej wody jest solarny. Oczywiście przerobimy go troszeczkę, podłączymy obie wężownice, żeby zwiększyć tutaj moc grzewczą. Naczynko przeponowe do CO mamy podłączone, ale żeby nie było problemów, doposażymy kocioł o drugi zawór bezpieczeństwa, po to, żeby miał własny. I co ciekawsze, moi drodzy, mamy gotowy zestaw do podłączenia centralnego ogrzewania z firmy Terwat. Zobaczcie, mamy kompletną kotłownię na metrze kwadratowym. Mamy tutaj grupę ochrony powrotu z zaworem termostatycznym z regulacją 50 do 70 stopni, KVS 4,5. Separator cząstek stałych, separator powietrza. Tutaj mamy wbudowany również zawór zwrotny. I mamy grupę po stronie centralnego ogrzewania, czyli grupę o wysokiej temperaturze, to do ładowania zasobnika. I grupa z mieszaczem będzie do podłączenia centralnego ogrzewania. Tu jeszcze będzie zamontowany siłownik. Do tego będzie układ sterowany pogodowo. Ten układ przyjeżdża praktycznie złożony kompletny do tego momentu. Także cały taki zestaw dostajecie złożony. Spójrzcie, nawet tu mamy śrubunki, żeby nie męczyć się tutaj ze skręcaniem na pakuły. Wszystko jest na uszczelki skręcone. Także łatwy, bardzo łatwy montaż. Resztę doposażyłem sam, czyli dwa zawory zwrotne. Czyli na powrót zasobnika i na powrót centralnego ogrzewania. Dodatkowo dwa zawory spustowe będą zamontowane do centralnego ogrzewania. W celu razy zrzucenia wody z instalacji, drugie przepłukania instalacji. Będziemy też tą instalację czyścić. Także zobaczcie, cały taki zestaw możecie sobie zakupić nawet u mnie. Przyjedzie do Was wszystko spakowane. Także macie kompletną kotłownię na metrze kwadratowym, którą zamontujemy sobie tutaj. Także tak to wszystko będzie wyglądało. I zobaczcie, można zmontować kotłownię z takim zestawem w jeden dzień. Co dzisiaj zrobię? Także... Dobra, do dzieła. Ja się biorę do pracy, a Wam życzę miłego oglądania. Już zobaczycie, jak zmontuję całą kotłownię i jak ją uruchomimy. A to jest, moi drodzy, kociołek, który służył tutaj wcześniej. Swoje już wysłużył. Teraz będzie służył peleciaczek. Także pompki będą już nowej generacji. Energooszczędne. Nie trzeba będzie tutaj dokładać, palić. Wszystko będzie działo się samo. Moi kochani, tak, małe sprostowanie. Chciałem dać zawory zwrotne na końcach, ale nie. Z tego względu, że firma już o to zadbała. Zawory zwrotne są na wszystkich rurach, tak samo na grupach na powrocie, więc ten zestaw jest kompletnie wyposażony we wszystko, co powinno być. Czyli zawór zwrotny na grupie ochrony powrotu, zawory zwrotne na każdych sekcjach. Także wszystko jest, co ma być. Tak naprawdę podłączamy tylko kocioł z jednej strony, z drugiej mamy zasobnik i na środku centralne ogrzewanie. Są też grupy, które mają na przykład dwie sekcje. Możecie sobie dwa układy grzewcze podłączyć i na przykład dwa kotły. Gazowy, węglowy czy kominek z płaszczem wodnym bez znaczenia. Taki układ pozwoli Wam rozbudować bardzo Waszą kotłownię. Mieć dwa niezależne urządzenia i na przykład trzy niezależne odbiorniki do tego wszystkiego. Także konfiguracji jest dużo. Zobaczcie sobie na stronie Terwat. Także jest wszystko do sprawdzenia. Konfiguracji dużo. I naprawdę, uwierzcie mi, bardzo proste podłączenie. I wszystko jest tutaj bardzo logiczne. Ta część wprowadza do sprzęgła. Te pompy odbierają od sprzęgła. Prawda, że proste i logiczne? Dobra, ja działam dalej. A i proszę, powolutku się składa. Już mamy podłączony bojlerek, zasilanie do bojlera. Tu nie będzie żadnego opowietrzenia, nie musi być, całe powietrze nam ucieknie do sprzęgła. Zawór zwrotny mamy tutaj, w tym miejscu. Więc spokojnie nam ta pompka przepchnie wszystko do sprzęgła, sprzęgło nam to odpowietrzy, a jak nie odpowietrzy nam to separator. Także zobaczcie, fajnie się to składa, dołożyłem troszeczkę izolacji do tego, dołożę jeszcze więcej. Zasilanie mamy spięte. Powrót tak samo, także
powolutku wszystko się składa w całość. Zostało nam do podłączenia centralne ogrzewanie. Tutaj mamy rurkę zasilającą, na dole mamy powrót, który też trzeba będzie przerobić, cały ten makaron, na coś nowego, ale to już drobiazg. Dobra, trzeba jechać coś zjeść. Nie można na godniaka pracować, nie? Tak jest. Dobra, jedziemy. Wybieramy się. Zobaczymy się za chwilę. No, dzisiaj na obiad pizza. Tutaj wiejska, tu z kurczaczkiem. Żeby nie było, z głodu nie umieramy. Jest. No i proszę, moi drodzy, zbiorniczek już wylądował. Proszę bardzo, instalację mamy podłączoną. Już pozbyliśmy się tej rurki nieszczęsnej od góry. Izolacja poszła. Wszystko jest podłączone. Została nam do podłączenia elektryka, ale elektryką będę się bawił dopiero, kiedy będzie się płukała instalacja. Także wszystko mamy już poprzerabiane. Wszystko podłączone. I tak jak mówiłem, bojlerek jest podłączony tutaj i do dolnej rury. Na środku mamy centralne ogrzewanie, które będzie sobie pobierało stąd i wrzucało tutaj. Ochrona powrotu, czyli w pierwszej kolejności wygrzewamy sobie krótki obieg, czyli kocioł. Po przekroczeniu nastawionej temperatury zaczyna nam dorzucać do sprzęgła i dopiero te pompy mogą sobie to ciepło zabierać. Mogą sobie nim dysponować. Także wszystkim będzie sterowała elektronika. Jest to sterownik firmy Plum. Bardzo dobre sterowniki, wszystko można praktycznie na tym podłączyć. Będziemy mieli jeszcze sterowanie pogodowe, to jest czujka pogodowa. Także moi drodzy, tak się prezentuje zestaw. Zobaczcie, proste, fajne i mamy wszystko tak naprawdę. Zawory odcinające z termometrami, separację powietrza, cząstek stałych, ochronę powrotu, sterowanie pogodowe na centralne i ładowanie zasobnika. Wszystko praktycznie na metrze kwadratowym się mieści. Dobra, biorę się za pukanie i elektrykę. No i tak, moi drodzy, zobaczcie. Podłączyłem sobie maszynę do pukania. Teraz maszyna sobie zasuwa. Spójrzcie, jakie ciśnienie stwarza sama maszyna. Wszystko sobie biegnie tutaj. Zobaczcie, jeszcze chemii nie wlałem. A zobaczcie, jaki brud już leci z instalacji. Za chwileczkę sobie zobaczymy, jak chwilę popracuję. Zobaczymy, co wyłapał magnes. Także... coś tu jest. No, nie dziwmy się. Układ był otwarty i tak naprawdę na kociołku węglowym. Więc wiele rzeczy możemy tutaj znaleźć. Na pewno dużo rdzy. Instalacja jest w 100% w grzejnikach. Także oglądajcie. Zobaczymy, co nam to wyłapie. Dorzucimy sobie do wszystkiego jeszcze chemii. Chemii pójdzie cleaner F8. Fernoxa, także chemia do czyszczenia poleci. Ja mam czas, żeby się napić kawy i podłączyć w tym czasie elektrykę, ponieważ co najmniej 45 minut musimy pukać całą instalację z chemią. Na razie popracujemy sobie bez. O Jezu, jeszcze cień. Patrzcie na to. Jeszcze ciemniejsza się zrobiła niż była. No, będzie kolorowo. Będzie ciekawie. Dobra, to jest czas, żeby się brać za elektrykę. Jeszcze troszeczkę pracy zostało. Jednak muszę częściowo tą wodę wyrzucić z instalacji i wlać świeżej, bo nie ma sensu bełtać tego bagna. Chemia niech płucze sobie wszystko, kiedy już wyrzucimy z grubsza ten śmietnik cały. Także na bieżąco będę tutaj lał świeżą wodę i wypompowywał ten syf z instalacji. Tak trzeba będzie zrobić, zanim się wleje chemię, żeby z tym brudem całym nie krążyło. No i moi drodzy, instalacja żyje. Separator sobie odpowietrza instalację. Instalacja się jeszcze czyści. Spójrzcie, przepłukałem już instalację. Teraz już świeża woda leci, zobaczcie, czyściutka. Teraz została woda wymieniona, dopuszczam jeszcze, żeby było świeżutkie. O, już nawet nam się kociołek zaczyna rozpalać. Zanim to się rozpali, to jeszcze potrwa trochę czasu. A na razie jeszcze nam się tutaj separator powietrza. Wyczuł nam kociołek. Dobrze, działa, działa. Powoli już kończymy, bo robi się późno. Więcej czasu zajmuje chyba kabelkowanie, jak podłączenie takiego zestawu. Ale kabelkowanie najważniejsza rzecz w tym wszystkim, bo bez tego nie działa. Naprawdę, siłownik musi wiedzieć, jaka jest temperatura wyjściowa, żeby sterownik mógł podać mu napięcie i powiedzieć, czy ma zamknąć, czy otworzyć instalację.
Musi wiedzieć też, jaka jest temperatura w kotle. Musimy podłączyć pompę kotła. Także jest sporo zabawy. No dobra, dopuszczamy, odpalamy go. Co on tu robi? Odpala. Pierwsza próba rozpalenia. Dobra, a to mi wajuje cały czas wariat jeden. Trzymaj to, ja pokażę, co tam Magda zebrał. Naświecony łapnął z centralnego ogrzewania. Proszę bardzo. Ile bałaganu. Nie przykręcam, nie przykręcam. Zobaczcie, to wszystko żelazo. Żelazo, brudy. Takiego rodzaju najwięcej rdzy jest na samym dole. Także tyle było tego dziadostwa w ogrzewaniu. Także warto czyścić. Naprawdę warto. Nieistotne, czy montujecie pelet, pompę, czy jakiś kotłów gazowy. Zawsze warto tą instalację wyczyścić przed uruchomieniem nowego urządzenia. Żeby wasze nowe pompy nie dostały całego tego szajsu. Dobra. Ledwo wam pokazałem, jak Magda zebrał brud, a tu już proszę, palniczek sobie pali. Odgrzewamy kociołek. Kociołek ma 16 stopni. Palnik z pełną mocą pracuje. Z pełną mocą. 8 kW, płomień 100%, proszę bardzo. 12 stopni na centralnym ogrzewaniu. Dobra, maszynę możemy wyłączyć już. Już nam nie jest potrzebna. Działamy. Tak, moi drodzy, uzupełniłem już chemię do instalacji. Wlałem tutaj protektor F1 Moxa. Wcześniej instalacja była czyszczona Power Cleaner F8. Także mamy pełną ochronę instalacji pod każdym względem. Ochrony powrotu, czyszczenia, uzdatniania. Także wszystko naraz, zobaczcie, wszystko naraz pracuje. Temperatura zasilania 60 stopni, termostat ustawiony na razie na 50. Pcha sobie w centralne i pcha sobie w zasobnik ciepłej wody użytkowej. Także pracują dwie instalacje jednocześnie. Dobra, ja już się powoli zwijam. Muszę odkręcić maszynę. Powiem wam tak, takie temperatury jak daje kocioł, to przy pompie ciepła nie ma i takiego zapachu. Także nie no, hajcuję, czuć tą świeżą farbą, czuć bijącą temperaturę od kotła, no i zapach palonego peletu. Tego przy pompach ciepła nie ma, moi drodzy, tego nie znajdziecie. Dobra, czujniczek jeszcze do zamontowania, ale już nie dzisiaj. Czujniczek jest potrzebny, żeby była funkcja pogodowa. Na razie jest ustawienie ręczne. Kiełbasy nie upieczecie na pompie ciepła. Oj, nie. A na tym tak. Co on tutaj pokazuje? O, proszę bardzo. Można piec kiełbaski. I to całkiem eko. Eko. Nie wiem, czy to ekologiczne i ekonomiczne. Nie wiem, kłóciłbym się, ale dobra, mniejsza o to. Tak, moi kochani. Grupy pompowe się sprawdziły. Bardzo fajne w montażu. Wszystko mamy tutaj na śrubunkach. Śrubunki do połączenia z separatorami. Także nic nie musicie się męczyć z pakułami, z kręceniem. Także bardzo łatwy montaż. Wszystko wyposażone w zawory zwrotne. Ja jeszcze dodatkowo dociepliłem, bo przy tej temperaturze naprawdę bije ciepło od tych wszystkich rur. Warto sobie to docieplić jeszcze, żeby tego ciepła nie tracić. Ona ma trafić po prostu w grzejniki. Jak widzieliście, takie dwa zawory instalacyjne bardzo ułatwiają pracę. Dzięki temu sobie napełniłem instalację, odpowietrzyłem, wypłukałem. Zakręcając te dwa zawory, ingerujecie tylko i wyłącznie w samą instalację. Jak trzeba będzie zrobić serwis instalacji, a grzać na przykład wodę, zakręcacie dwa zawory, zrzucacie sobie wodę z instalacji, możecie sobie jej serwis robić, grzejniki zmieniać i tak dalej. Po czym napełnić ją bez zrzucania z ładu wody z samego kotła. Może sobie grzać bojlerek. Także spójrzcie, jak wygląda cała bardzo zaawansowana kotłownia. Bo naprawdę trzeba przyznać, że jest zaawansowana. Mamy separację powietrza, ochronę powrotu, regulację pogodową dla centralnego ogrzewania. Wszystko mamy z termometrami, zaworami zwrotnymi na sprzęgle, więc żadna z tych pomp nie zakłóca się wzajemnie. One sobie po prostu nie przeszkadzają.
Także troszeczkę jeszcze trzeba się pobawić w elektryka, żeby połączyć wszystkie czujniczki. Także powiem Wam szczerze, do tego typu ogrzewania, jak są kotły stałopalne, ten zestaw pierwsza klasa. Naprawdę świetnie się sprawdza. Jeśli będziecie zainteresowani, to piszcie, dzwońcie. Chętnie Wam pomogę przy doborze takiego zestawu. Wysłane będzie bezpośrednio do Was, także sami ocencie. Moim zdaniem warto. Warto można kotłownię zbudować w jeden dzień. Zajęło mi to jeden dzień. Odpalenie, uruchomienie, zmontowanie wszystkiego. Tyle. Także dziękuję Wam bardzo za uwagę. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.